No cześć! Mamy wreszcie porządny śnieg. Nie mogliśmy się już doczekać. Szukaliśmy tego śniegu wszędzie, gdzie tylko się dało. I już powiem wam, że mój Grzesiek to popadał w ciężką depresję, bo mówił, jak to kolejna zima bez śniegu? Tak nie może być. A jeszcze nie możemy wyjechać, no bo te różne obostrzenia niestety nam nie pozwalają. Ale śniegu! Grzesiek kazał dziewczynom taniec śnieżny odstawiać. Może podziałał? Czy twój taniec śnieżny podziałał? Tak. Tak? I dzięki temu mamy śnieg? Tak. Ostatnio moja Lili stwierdziła razem z Grześkiem, że najbardziej to oni lubią zimę. Pytała się mnie, jak to ze mną jest, którą porę roku lubię najbardziej. I odpowiedziała mi dosyć dyplomatycznie. Ja każdą porę roku lubię w danym momencie. I właśnie dzisiaj zobaczycie takie momenty, dla których ja lubię zimę. Czyli śnieg, czyli sanki, czyli lepienie bałwana. Czyli tarzanie się w śniegu, rzucanie śnieżkami, którymi zaraz chyba tutaj oberwę, bo róża jest z tyłu, więc nie wiem, czy zaraz nie dostanę śnieżką. A może od ciebie, Jaśmina, dostanę śnieżką, co? Jeszcze chyba chwileczkę, trzeba na to poczekać. To lubię najbardziej, no i oczywiście kiedy tego śniegu jest dużo, kiedy jest tak biało, taki ten śnieg jest taki puszysty, to jest taka fajna zima. Gorzej z tym, że mi właśnie zaraz ręka zamarznie, bo muszę trzymać kamerę jakoś. To są te takie niefajne momenty zimowe. Niefajna jest też i plucha, i wtedy, kiedy trzeba iść do pracy, a spóźnia się pociąg. Albo wczoraj widzieliśmy, komuś stanął samochód. Niefajna sytuacja. Więc to są te nieciekawe momenty zimy, ale to takie są w każdej porze roku. I każda pora roku ma swoje plusy i minusy, przynajmniej moim zdaniem. Ja was dzisiaj zapraszam na te elementy zimy, które ja lubię, które mi się podobają. I co? Dobra, już się rozgaduję za dużo. Lećmy z tym filmem. Dzisiaj już drugi dzień śnieżnych zabaw. Okazało się, że w Mazowieckim prawie nie ma śniegu, a w Łódzkim tam śniegu pod dostatkiem. Zrobimy wszystko, żeby się przejechać. Co już na tatę wio mówisz? Co powiesz, kochana? Opatulona? Wystarczy trochę śniegu, nawet na trawie już to się ślizga. No. Zamiana. Czekaj, aż usiądzę. O, daję radę. Ulepimy dziś bałwana. To może tu o tej ławeczki zrobimy tego bałwana, co? Powiedz, kotek, dlaczego wybrałeś te sanki? Ja? No? To Mikołaj przyniósł. A ty zapomniałam, że to od Mikołaja były te sanki. No tak, dziewczyny dostały faktycznie. Jedna dostała chyba 3 lata temu jedne sanki, a jeszcze mamy drugie sanki, bardzo podobne, tylko że z oparciem. Bardzo fajne, drewniane, duże. No to wracamy.
Ale tu już kula jest duża. Duża kula? Nie. Nie duża? Duża? To już drugi dzień robimy bałwana. Wczoraj też był bałwan. Trochę nawet chyba większy, bo więcej śniegu. Nie tylko my robimy dzisiaj bałwana. Tu kolejni przyszli. A nasz tutaj, o. Zaraz zrobimy mu oczy, nosek. Guziczki. Ty też wyszłaś? Będziesz jeździć na sankach? Chcesz dotknąć śniegu? Zobacz, jaki śnieg jest. Etap drugi. Teraz szukamy czegoś jeszcze na włosy. I może jeszcze jakieś inne ręce. Tata poszedł tam poszukać daleko czegoś. Tato potrafi! No nie! Tak na mamę? Tak na mamę? Róża to jest niezła w rzucaniu śnieżkami. Ona to naprawdę potrafi. Oś ty! Ja ci dam! Zobacz, Jaśminka. Tak na nas? Jak tak można? Na mamę! Śnieżkami! Tata idzie z jakąś górą rzeczy. Co ten tata przynosi? Zajęłam się robieniem zdjęć Jaśminie. O kurcze! To jest jakiś mega groźny potwór śniegowy. Zebrałem dwa więcej, żebyś zaniosła im, co budują bałwana. Podzielimy się do drugiego bałwana, żeby też poszły pałki. Ekipa idzie robić sukienkę. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Na bieżąco jesteśmy z pracami. To będzie śniegowa czarownica. O, już się rozwala, kurde. Nie? Nie? To jak ją nazwiemy? Nie. O, co to? Tata powiedział śniegowa dziadyka. Nie śniegowa dziadyka? To może dziadyka śniegowa? Nie dziadyka śniegowa? Śnieżna czarownica. Baba Jaga. Śnieżna Baba Jaga. Ja pierdzielę, kiedyś trzy kulki się zrobiło i koniec, a teraz jakieś wymysły. Film wspaniały. I co? Efekt końcowy? Podoba się? Kończymy imprezę saneczkową. Dziewczyny się w cztery zmieściły na jednych sankach, więc sanki się sprawdzają. Jaśmina śpi, a my... Oj, ja mieliśmy już, ja wam nie pokazywałam, bo ja musiałam tutaj uciekać, ale mieliśmy jeszcze zabawę, ja tutaj dyszę kulkami śnieżnymi. Do zobaczenia, mam nadzieję, że w kolejnym śnieżnym odcinku. Pa, pa.